Cześć, cześć, Karol Plewa, kolejny odcinek programu Bez Kompleksów, a ze mną jedyny zespół w Polsce, przepraszam, na świecie, którego nie dotyczy nieubłagany upływ czasu, Piękni Młodzi, zgadzacie się ze mną? Z grzeszności tak. Słuchajcie, dzisiaj warszawski klub Remont, jaka atmosfera panuje w Remoncie? No chyba sam widziałeś, było mega za... Fantastycznie, odlotowo, wyrąbiście, no co tu więcej mówić, no było po prostu czadowo, ale remont, w remoncie tak jest zawsze po prostu, my wiedzieliśmy co nas tu czeka, także w ogóle nie byliśmy zaskoczeni. Popieracie to co mówi Magda? Owszem. Krótko i na temat, każdy Polak wie, że Warszawa to stolica Polski, ta stolica dzisiaj pokazuje, że rządzi tutaj w tym kraju disco polo. Owszem. Nie, owszem, dodam jeszcze coś więcej. My od początku tego, co robimy, bardzo przychylnie jakoś stolica nas przyjmuje. Nasze początki były tutaj, może nie będę mówił w jakim klubie, ale były tutaj w Warszawie. Było naprawdę grubo, tutaj było naprawdę wyśmienicie, także Warszawa, mimo stereotypów, jakie panują, naprawdę przyjmuje nas świetnie. Ludzie nas słuchają, znają teksty na pamięć, zresztą jak byłeś, bo byłeś, to widziałeś i słyszałeś. Słuchajcie, mamy nowego członka zespołu Piękni Młodzi. Zaklimatyzowałeś się już w tym zwariowanym gronie? No jakoś się zaklimatyzowałem tutaj. Co zrobiłeś, koksu? Co? Co zrobiłeś? Wyraźnie było słychać, że się zaklimatyzował, prawda? I było śmieszne. I było śmieszne. Widzisz, on po prostu do nas idealnie pasuje. Poczucie humoru. Dokładnie, jak ulał. Nie wszyscy wiedzą, że nim powstali Piękni Młodzi, był projekt Technologii. Jak ten okres wspominacie? W sumie co tu wspominać, nagraliśmy parę piosenek, sobie pośpiewaliśmy sobie z Dawidkiem w studio, posłuchaliśmy, nasi znajomi sobie posłuchali, no i tak wyglądało. Nie, tak naprawdę no fajnie, no staraliśmy się cały czas coś tam robić, żeby nie stać w miejscu. Od tego w sumie się zaczęło, ten zapał do tego, żeby cały czas coś działać, robić. No i tak się skończyło, że są piękni i młodzi i już teraz lecimy na maksa. A jak wy się czujecie jako reprezentanci tego najpopularniejszego gatunku muzycznego w Polsce? Tylko bez słowa na Z. Boże, jakie ty zadajesz trudne pytania. Jak się czujemy? No fajnie, no robimy to, co lubimy tak naprawdę. Wydaje mi się, robimy to, co robimy dobrze. I jak się czujemy? Myślę, że czujemy się tak, jak każda ryba czuje się w wodzie, czyli no w swoim żywiole. No co tutaj więcej mówić? Jest spoko, nie? Dawida jeszcze tutaj nie wymordowałem dzisiaj. Wolicie, jak mówi się o was, gwiazdy disco polo? Zadaj mu siódemeczkę. Zaraz. Czy zespół Piękni Młodzi? Nie, myślę, że chyba zespół Piękni Młodzi, bo gwiazdy świecą na niebie, a... Tak jest, ściągnęłem, ale ja mogę, bo to wiesz, po rodzinie. Mnie bardzo ciągnie do ciebie. Ja już jestem gotowy na korektę. Wolimy, jak chyba nazywają nas Piękni Młodzi, bo gwiazdą to jest Zenek zespołu Akcent, a nie my. Słuchajcie, Daniel tutaj wspominał o różnego rodzaju ciągotach, to przejdziemy do życia prywatnego. Czy ty uważasz, że to małżeństwo narożnych, które z tobą występuje na scenie, to jest idealne małżeństwo? Wiesz, ogólnie to są trudne sprawy, także nie da się na ten temat wypowiadać. Trudne sprawy, nie promujmy konkurencji. Nie ma idealnego małżeństwa. Ja jeszcze, że tak powiem, w te niebezpieczeństwo jeszcze nie wszedłem, ale... Ale jesteś tak blisko. Powiem tak. Nie wiem. Nie, no powiem tak. Dogadują się, ale jest jak wszędzie, nie? Dobra, to masz żonę? Nie, jeszcze nie. Widzę. Także jeszcze też zobaczysz, co do mnie idzie. No. Teraz poszukam informacji u Magdy. Magda, tak dobrze dogadujecie się na scenie i poza nią? Myślę, że tak. No. Tam czasami polecą długie i krótkie, wiadomo jak to w normalnym polskim małżeństwie. Bez kłótni nie ma potem zgody, a wiadomo, że godzi się najlepiej, wtedy wszystko płonie i jest fantastycznie. Także niech już tak zostanie, my tam sobie już jakoś poradzimy. Jest korekta, proszę Państwa. Zaklimatyzowałem się, tak? Jest! Udało się. Macie tyle czasu trenowo. Moi drodzy, lepiej późno niż wcale. Nie, Daniel, bo ty tu mi wypominasz jakiegoś rolnika, szukasz mi żony, a dla ciebie... Nie, dla kogo? Sobie ja wiem, a dla kogo twoje serce bije? Dla fanów. Moje serce bije dla wszystkich kobiet. Moje serce jest bardzo pojemne, także wiesz, nie można się ograniczać na jakby jeden, tak samo jak nurt, także na jedną kobietę. Nie, tak zupełnie poważnie, no każdy słońce zajdzie, a diabeł znajdzie, nie?
Nie dementujemy. Z tego co wiem, Magda i Dawid narożni mają wspaniałą córkę. Wszystko się zgadza, nic nie pomyliłem, nic nie przekręciłem. Tak, wszystko się zgadza. Mamy córeczkę Gabrysię, która teraz siedzi ze swoją ciocią. Całujemy. Co więcej? A córka nuci wasze piosenki, czy mówi, nie, to mi się nie podoba. Ona je układa. Tak, ona je układa, wiesz, siada sobie, ma takie małe, minimalistyczne pianinko, takie, wiesz, dla dzieci, nie? Że jakbyś ty chciał wcisnąć, to dwa klawisze na raz musisz, ale układa tam piosenki, tam, wiesz, do bomby, ta-na-na-na. I to tak sobie, tak. Tata pójdzie, pójdzie. Tata mówi, będzie hit. I myślicie kiedyś, że dołączy oficjalnie do zespołu? Nie. Nie. Raczej chyba nie. Dobra. Jakbyście... Będzie lepsza. Będzie lepsza, no, trzymajmy się tego. Jakbyście mieli wybrać jeden przewodnik hit pięknych i młodych, no to jest trudno, no bo macie same hity, ale taki naczelny. Ojejcie, no chyba tutaj będziemy nudni, bardzo nudni. Jak zwykle? Jak zwykle, no ale to jest niewiara, no nie oszukujmy się, no tutaj ten utwór, co byśmy nie wypuścili nowego, jakim by to się nie stało hitem, to i tak zawsze gdzieś tam pod klipem czytamy. Jest za fajne, ale jednak ta niewiara to jest niewiara. No udało nam się ta niewiara, no cóż zrobić. Dziękujemy wam za to, bo to dzięki wam to niewiarę tak naprawdę mamy w takich odsłonach, w jakich ona widnieje. Kamerzysta płacze nam. Kamerzysta płacze, już cię więcej nie zobaczę. Nie. Moi drodzy, bo cały czas jesteśmy w programie, oglądacie program Bez Kompleksów, moim gościem Piękni i Młodzi. No właśnie, pytanie odnośnie idei tego programu. Jak sprawić, by Polacy nie wstydzili się muzyki disco polo, by nie hejtowali tego gatunku? Nie ma reguły. Zawsze cokolwiek, coś się nie zrobi w jakimkolwiek nurcie, zawsze muszą być hejterzy. Także ich się poskromić nie da, ale to jest bardzo dobry taki motor napędowy do wszystkiego, bo żeby nie hejterzy, to by nie było takiego w ogóle rozpędu, nie byłoby, wiesz, tego wszystkiego, takiej lawiny, która ciągnie jedno za drugim. Także hejterzy są bardzo dobrzy. Pozdrawiamy. Nie byłoby tej kontrowersji przede wszystkim, którą niesie muzyka disco. Co więcej? Dobrze powiedział. Dobrze powiedział. Dobrze powiedział, nie ma co dodawać. Słyszałem, że piękni młodzi ostatnio nie lubią owijać bawełnę i wystarczy im jedno słowo, by wyrazić wszystko, co czują. Słuchaj. Pierwsze trzy słowa, pierwsze twoje spojrzenie i wiem, kiedy w twojej psychice rodzi się strach. Moi drodzy, wyczytał mnie od A do Z. Na koniec pytanie, czego ja wam mogę życzyć na drodze prywatnej, zawodowej? Chyba przede wszystkim zdrowia. Jak będzie zdrowie, to wszystko się jakoś tam potoczy. No i może jakichś tam świeżych pomysłów, które w przyszłości gdzieś tam nas nawiedzą. Na tych skromnych czterech ścianach. Parę groszy, żeby się na scenę ubrać. Tobie mam życzyć, byś się klimatyzował w dalszym ciągu jeszcze bardziej? Po korekcie tak, ale no raczej, żeby mojej żonie cierpliwość wytrzymała, no bo... Karolinko, pozdrawiamy ciebie. Magda, a tobie czego życzyć, byś z nimi wytrzymywała? Nie mów, że kończysz, bo miał być 15 minut, a jest zaledwie 8,5. Zrobiliśmy szota. Nie, tak naprawdę czego życzyć? Ja myślę, że tego, co powiedzieli moi ukochani chłopcy, jest fantastycznie ogólnie. Zdrowie, 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 obyśmy mieli wenę, obyśmy dalej pisali takie piosenki, których będziecie wy, kochani, chcieli słuchać. Niedługo kolejny utwór, mam nadzieję, że wam się również spodoba. Buziaczki dla was, kochani. Mua. Dobra, były bisy na scenie, to będzie bisy w programie Bez Kompleksów. Pytanie dodatkowe. Słuchajcie, co planujecie w roku 2015? Czym zaskoczycie słuchaczy? Widzicie, jednak potrafi zaskoczyć. No powiem ci, brawurowe pytanie. I brawurowa odpowiedź. Panie redaktorze. Nie spodziewaliśmy. Panie redaktorze. No co? No? Nagrywamy płytę i spierdzielamy na Majorkę. No co? No. A tak nie, poważnie. Poważnie. Prawdopodobnie uda nam się zrobić do końca roku nową płytę, którą wydamy na pewno. Na pewno będzie duet z zespołem Playboys z Kubą. No i pewnie coś jeszcze od nas. Wypuścimy, nie? Coś tam zrobimy. Jakoś będzie gorąco. Obiecuję, że was zaskoczymy. Z nimi zawsze jest gorąco w klubie Remont, we wszystkich miejscach Polski, gdzie grają. Nawet jak nie grają, to czuć tę temperaturę naprawdę. To byli piękni i młodzi, to był program Bez Kompleksów. Zapraszamy serdecznie do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, nie miejcie kompleksów, bądźcie razem z nami, piękni młodzi.